Myślę, że dzisiaj takim sposobem na to, żeby docierać do serc klientów, jest po prostu autentyczność. Marki, przedsiębiorcy muszą po prostu udowadniać, że reprezentują autentyczne i istotne wartości, że nie ma w tym ściemy. To jest jak gdyby główne wyzwanie. Jeżeli udowodnimy, że jesteśmy autentyczni, jeżeli pobudzimy emocje, jeżeli zainspirujemy, to jest klucz do naszego serca, myślę. Teraz jest ten moment, żeby pomyśleć o włączeniu zapachu do komunikowania marki, bo nadal jest to coś innowacyjnego, coś unikatowego. Dlatego też reakcje na nasze projekty są entuzjastyczne, bo działają z elementu zaskoczenia. Zapachu się często nie spodziewamy, a zwłaszcza zapachu celowo zaprojektowanego tak, żeby wywoływał konkretne emocje. Drukarka 3D w tym momencie jest bardzo gorącym towarem i ona może Wam pomóc, dlatego że posiadając ją, możecie ją wykorzystywać jako pewne wydarzenie samo w sobie. To, że agencja reklamowa może włożyć do swojej oferty również druk 3D, może pomóc w rozmowach, bo to jest po prostu coś ciekawego. No, żyjemy w erze takiej eksplozji technologicznej, tak? Więc to się zmienia, jak chodzi o technologie wykorzystywane, naprawdę niebywale i z dnia na dzień, tak? Wszystkie te branże, które się pojawiły dzięki technologiom, dojrzewają, zmieniają się w zasadzie z dnia na dzień, więc zmiana jest ogromna. Natomiast marketing nie zmienił się wcale. W marketingu zawsze chodziło dokładnie to samo, czyli składanie i dotrzymywanie obietnic, więc to jest niezależne od technologii. Ważniejsze jest to, w co chętnie klikają ludzie, którzy są potencjalnymi klientami. No a oni na pewno będą w mniejszości, ale mówię to po to, żeby nie iść na kompromisy, czyli właściwie nawet nie szukać tej odpowiedzi, co jest najpopularniejsze dzisiaj na Facebooku, tylko raczej się zastanowić, co będzie rzeczywiście wartościowe dla naszych potencjalnych klientów. Owszem, to będzie mniejsze zaangażowanie niż na niektórych stronach z rozrywką, ale przynajmniej z tego mniejszego, głębszego zaangażowania będziemy mieli później rezultat.